Więc obraz jest. Do wyrzucenia. Dzień dobry, witam na kanale Antyk w Akcji. To jest dalsza część programu poświęconego obrazom. Dziś będziemy mówić o fałszerstwach. Jeżeli ktoś Wam wmawia, że zakupił obraz za 200 zł i jest to obraz wielkiego mistrza, który potem sprzedał za milion, to albo ma coś nie po kolei w głowie, albo Was robi w konia, albo też dokonał transakcji stulecia. Takich okazji nie ma. Oczywiście, jeżeli kupicie obraz za 200 zł, za 500 zł, o tym mówiłem w poprzednim filmie, to możecie natrafić na coś, co warte jest 2-3 tysiące złotych. Takie rzeczy się zdarzają. Dziś jednak powiemy o tym, jak można nabrać się nawet przy tych tanich obrazach i czy rzeczywiście okazja zawsze jest okazją. Podam to na konkretnych przykładach oszustw. Ale zanim o tym powiem, to kilka słów na temat wielkich fałszerstw, które zdarzyły się w naszej współczesnej historii. Na pewno znacie najsłynniejszy przypadek fałszowania obrazów. Stało się to przed wojną. Niejaki Han van Meegeren, malarz i antykwariusz, handlarz obrazami, malował w stylu dawnych flamandzkich mistrzów z XVII wieku. Zaczął się zastanawiać, a dlaczego ja i moje obrazy nie są popularne? A dlaczego jak ktoś inny namalował obraz, to się dobrze sprzedaje? I w pewnym momencie doszedł do wniosku, że może by się zemścić na tych wszystkich krytykach i sfałszować coś XVII-wiecznego i sprzedać jako oryginał. Na początku fałszował tylko dla siebie. Bardzo starannie się do tego przygotował. Stosował stare pigmenty, podobrazia, nawet skupował cenne obrazy, żeby potem je w jakiś sposób przemalowywać. Na pierwszy ogień, na celowniku, znalazł się słynny XVII-wieczny mistrz Jan Vermeer z Delft. Meegeren bardzo profesjonalnie przygotował oczywiście właściwe podobrazie, pigmenty i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pokazał ów obraz, a nazywał się Uczniowie z Emmaus, uznano, że jest to falsyfikat. Ale w pewnym momencie jeden z najbardziej znanych krytyków stwierdził, że to jest chyba jednak oryginał. No do niczego się nie można było przyczepić. Nikt nie śmiał owego specjalisty, eksperta skrytykować. No jak można? Przecież on się nie może mylić. W ten sposób van Meegeren sprzedał uczniów z Emmaus. Potem znalazł się pośrednik, pośrednik sprzedał pośrednikowi i tak dalej, i tak dalej. Ten obraz trafił do kolekcji słynnego Hermana Göringa, Niemca, zbrodniarza wojennego, hitlerowca, nazisty. Jak o tym dowiedział się van Meegeren, to się naprawdę wystraszył. Wyobraźcie sobie, Göring ma jego obraz i to jest falsyfikat. Jakby się hitlerowiec dowiedział o tym, że obraz jest sfałszowany, to wiecie, co by się stało. To fałszerz miałby, mówiąc potocznie, przerąbane. Zbliżał się koniec wojny. Hitlerowcy, Niemcy ukryli w kopalni soli Althausy obrazy, dzieła sztuki, rzeźby, wszystko co najcenniejsze, co nakradli. Kiedy Amerykanie zaczęli spisywać wszystkie te dzieła sztuki, doszli oczywiście do obrazu falsyfikatu van Meegerena. Został on bardzo szybko odnaleziony, poszukano od pośrednika do pośrednika i w końcu trafiono do van Meegerena, który nie potrafił powiedzieć, skąd ów obraz posiada. Co się stało? Został on postawiony w stan oskarżenia. Van Meegeren został uznany za przestępcę wojennego, a za to groził spory wyrok. Więc, ponieważ nie potrafił powiedzieć, skąd posiada obraz,
to lepiej było mu się przyznać do fałszerstwa. Kiedy doszło do procesu, ów fałszerz zaczął opowiadać, w jaki sposób to robił, jak to fałszował, jak malował, jak naśladował. I musiał się sporo natrudzić, żeby udowodnić, że jest tylko fałszerzem, a nie jest przestępcą wojennym, bo przecież wielu antykwariuszy w czasie wojny handlowało obrazami zabranymi Żydom, zabranymi różnego rodzaju bogatym mieszkańcom podbitych krajów. W końcu został skazany na rok więzienia i wtedy nagle jego obrazy zaczęły iść w cenie. Okazało się, że chcąc, nie chcąc, że przez przypadek stał się popularny i osiągnął to, czego na początku osiągnąć nie mógł. Mało tego, zaczęto podważać fałszywość niektórych obrazów. Zaczęto się zastanawiać, a może to są jednak oryginały i on kłamał, żeby uciec przed sądem? Zobaczcie, jaka to jest ciekawa historia. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na giełdzie staroci. Oglądacie obrazy. Widzicie co? Piękny obraz namalowany na płótnie. Stary mistrz pewnie jakiś. Pytacie tego, który sprzedaje tej osoby, czy możecie go sfotografować. On mówi, oczywiście, tak, bez problemu. Fotografujecie, a jesteście cwani. Idziecie gdzieś na bok, patrzycie w internet, zbliżenie na nazwisko, czytelne było. Już ten obraz poszedł za 4000 zł ostatnio. O kurczę, ciekawe ile kosztuje. Idziecie do tego sprzedawcy i ten sprzedawca wam mówi 2000. Nie, nie, to za drogo, handlujecie, kombinujecie, jesteście cwani. W końcu kupujecie go za 1000 zł. Sprzedawca mówi, o stracił, ale... Przychodzicie do domu, mówicie, no teraz to jest okazja. Zarobiłem. A teraz przenieśmy się na chwilę w inne miejsce. Jesteśmy w tej chwili w Niemczech. Zachodnie Niemcy, pełno antykwariatów, hal, na których można kupić okazyjnie różnego rodzaju przedmioty. Przyjechał gość zza naszej południowej granicy. Powiedzmy, że na imię ma Peter. Peter jeździ od antykwariatu do antykwariatu. Od hali do hali. Nie kupuje sreber, nie kupuje porcelany. Jego uwagę przykuły tylko i wyłącznie obrazy. Ale nie patrzy na te podpisane, te takie znane i tak dalej. Szuka tanich obrazów, które nie są podpisane. Ale wie, co kupuje. Kupuje obrazy, kupuje malarstwo, które jest podobne do mniej znanych mistrzów, do mniej znanych malarzy. A co potem zrobi, to wam pokażę. Nasz handlarz Peter wrócił do domu, do swojej pracowni. Kupił obraz. Kupił obraz, który jest podobny do dzieł jednego ze znanych malarzy berlińskich z rodziny Blatterów, Bruno Blattera. Bruno Blatter żył w XIX wieku, głównie malował sceny dworskie. Sam sprzedałem trochę obrazów tego malarza, ponieważ no jest on dość łatwy w sprzedaży. Pokazuje sceny z XVIII wieku, z XVII wieku, bogatych dworzan, bawiących się albo w takich pełnych przepychu wnętrzach, albo na przykład na dworze. I wiadomo, że no, są ludzie, którzy chcą mieć takie dworskie sceny, wiadomo, no, dworska scena w nowym mieszkaniu, no to tak troszeczkę nobilituje, tak. Fakt, że te obrazy są bardzo dobrze malowane. I teraz oto nasz Peter, znaczy w tym przypadku ja znalazłem w magazynie, taki oto piękny obraz, o, proszę bardzo, który dokładnie pasuje do stylu właśnie Blattera. I co robi Peter? Bierze
pędzel. Ja w tym przypadku wezmę oczywiście pisak. O. Sprawdza, jak się blater podpisywał. I proszę bardzo. Brzyno. No. Ter. Tutaj tak na ciemnym i taki zawijas. Taki zawijas. Już jest podpisany Bruno Blatter. I ten obraz sprzedaje. Kupił go za 50 euro, 100 euro, a sprzedaje go za 500, 1000 euro, a nawet 2000 euro, bo niektóre dzieła Blattera też tak schodzą. Proszę bardzo, obraz jest na płótnie. Tu nawet jest etykieta znanego antykwariatu, to znaczy w zasadzie handlarza, który handlował ramami oraz obrazami. Ta firma ma 150 lat i ona na pewno nie sfałszowałaby tego Blattera. I w ten sposób zarabiają pieniądze. Czy jesteśmy w stanie dojść do tego, czy to jest fałszywy podpis? Nie. Przecież wykorzystuje się dwie sprawy. Małą wiedzę kupujących, no bo skąd ona ma być duża, nie każdy jest historykiem sztuki, oraz przede wszystkim to, że wyceny są bardzo drogie. Gdyby dać ten obraz do wyceny, to pewnie ekspert wziąłby tyle samo, ile wart jest ten obraz. I z tego właśnie korzystają oszuści. A czy z fałszowaniem obrazów można iść na całość? Oczywiście, że tak. Kilkanaście lat temu można było zobaczyć na bardzo znanym portalu aukcyjnym, no wiecie na pewno, o który chodzi, okazyjnie sprzedawane stare malarstwo. Jeszcze kilka lat temu znalazłem takie okazy i w tym roku również, ale nie będę wam pokazywał. Otóż pojawiły się obrazy malowane na desce w bardzo szerokiej ramie zdobionej, robione na stare. Naprawdę rama była starannie wykonana, a jeżeli chodzi o sam obraz, przedstawiał różne sceny. No, w zależności od tego, jak co lubicie. No, mogły być zwierzęta domowe, mogły być też na przykład sceny jakieś sielankowe, romantyczne, a nawet jakieś takie prosto z dworów i pałaców. Ale dopiero cały proceder można było zobaczyć, odwracając obraz. Z tyłu na desce widniała gigantyczna etykieta. Etykieta stara, na której pismem takim edwardiańskim było napisane po angielsku London i data 1880 ileś, pod spodem jakaś galeria, nazwy, bardzo skomplikowane angielskie nazwy. Obrazy te były sprzedawane i szły jak woda, po 800-1000 zł. Dlaczego? Tył był przybrudzony. Tył był pomalowany bejcą, a etykiety wyglądały na oryginalne. No, ci, co kupowali, nie zastanowili się, dlaczego z taką samą etykietą było 20 obrazów na sprzedaż. Kupowali po 1000 zł. No się okazało, że obrazy te były sprzedawane po 30-50 euro, głównie w Holandii, i były sprowadzane z Indonezji. Mam tu przykład takiego obrazu, tylko że etykieta jest holenderska, no, niderlandzka, ktoś to zrobił inaczej. To jest również falsyfikat. I jeżeli ktoś to sprzedaje jako kopię, to w porządku, to nie ma żadnego problemu. To znaczy, jest uczciwy. Ale jeżeli sprzedaje jako stary i jeszcze dowala do tego daty 1880 i tak dalej, to jest po prostu zwykłym oszustem. Więc jak kupujecie tego typu obrazy, zwróćcie uwagę na etykiety, które są z tyłu. Co nie znaczy, że wszystkie etykiety są fałszywe. Na przykład bardzo często domy aukcyjne przyklejają etykiety. Zresztą widać, one są z reguły współczesne. Czasami właściciele po prostu pokazują o wartości obrazu. No, na przykład mieli obraz w wycenie, dowiedzieli się, jaki to malarz, więc drukowali sobie etykietę z tyłu, żeby pokazać, że jest to coś wartościowego, czy no, ku własnej pamięci. Także nie wszystko musi być sfałszowane.
ale takich obrazów, które są wyprodukowane specjalnie jako stare, jest mnóstwo. To tylko dwa przykłady fałszerstw. Bardzo często ze względu na wykonywany zawód bywam w Berlinie, no teraz już troszeczkę rzadziej, ale przedtem bardzo często wśród zaprzyjaźnionych antykwariuszy na różnych halach, galeriach itd., itd. Również dane mi było współpracować z pewną rodziną, która również zajmuje się handlem i starymi meblami, i obrazami. No, to jest bardzo znana rodzina. Pewien film zresztą, no, serial kryminalny jest poświęcony im, bo co do nich są różne wątpliwości. Natomiast kiedyś na hali jeden z tej rodziny pokazał, chłopak pokazał mi coś koło 100-200 obrazów, pięknie namalowanych na płótnie, pokazujących różne stare sceny. Sceny się w ogóle nie powtarzały. To były zamki, to były widoki jakieś takie typowe landschafty, to były też zwierzęta, no dużo, dużo ciekawych rzeczy. Od razu mi powiedział, że to jest sprowadzone z Chin, to jest współczesne i oni to sprzedają jako współczesne. Dlatego można było z metra kupić piękną, zdobioną ramę również produkcji chińskiej, ale dobrze wykonaną. Ale pomyślałem sobie tak, no oni sprzedają uczciwie akurat, sprzedają jako kopię, ale pośrednik, który to kupuje, może wpaść na pomysł, a co? A jeżeli ja to sprzedam jako stary obraz? Czy wiecie, jak bardzo łatwo jest postarzyć stare płótno? Co zrobić, żeby się nie nabrać? No, 100% pewności nigdy nie macie, ale można to ograniczyć. W jaki sposób? Po pierwsze, tak jak mówiłem, zawsze żądajcie od sprzedającego dokumentu. Niech to jest paragon fiskalny, to może być umowa kupna-sprzedaży, to może być rachunek, cokolwiek, tylko nie anonimowy. Bo kiedy handlarz przestaje być anonimowy, to zaczyna się zastanawiać, czy warto mu sprzedać coś, co jest sfałszowane. Możecie oddać taki obraz, jeżeli macie uzasadnione powody, żeby sądzić, że obraz został sfałszowany. Oczywiście, no nie na zasadzie takiej, że przyjdzie szwagier i powie... Ja mam dużo obrazów, co się znam, to na pewno jest jakieś holenderskie fałszerstwo. I tak dalej. Takie sytuacje też bywają. Pamiętajcie jednak, że w przypadku zakupu prywatnego jesteście konsumentem, macie bardzo, bardzo duże prawa. Zawsze możecie się zgłosić na policję, jeżeli uznacie, że to jest fałszerstwo, a także do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, który na pewno Wam za darmo w tej sprawie pomoże. Czasami sprzedawcy dodają coś, co nazywają certyfikatem autentyczności. Pamiętajcie, certyfikat musi być wystawiony przez niezależną instytucję, przez niezależnego eksperta. Jeżeli go wystawia sam sprzedawca, no to bardzo dobrze, dobrze o nim to świadczy, to miło, ale to jest tylko dokument pamiątkowy. Tak jak powiedziałem, zwróćcie uwagę na to. Certyfikat musi być wystawiony przez niezależnego eksperta. Ale oczywiście namawiam Was do zakupu obrazów, nawet jeżeli zaryzykujecie, kupicie nie to, co trzeba, czy też okaże się, że obraz jest mniej wartościowy, to na pewno gra jest warta świeczki. A na koniec pokażę Wam coś jeszcze bardziej ciekawego. Widzicie, to jest piękny obraz na płótnie, ale zaczniemy to płótno. Patrzcie, co się dzieje. Może wezmę. Natnę, niszczę wielkie dzieło sztuki i co się okazuje? To nie jest obraz na płótnie. To jest papier z nadrukiem oraz ktoś pędzlem pomazał go, żeby wyglądał jak obraz. Proszę bardzo. Więc obraz jest... do wyrzucenia. Zostawię ramę. Może oprawię w tym jakieś zdjęcie rodzinne. Do zobaczenia w następnym programie, w którym już nie będę mówił o takich straszliwych sprawach, ale opowiem o przemycie dzieł sztuki, tych autentycznych dzieł sztuki, a tego typu spraw działo się w Polsce bardzo, bardzo dużo, szczególnie w latach 60. i 70. Dotyczyło to
różnego rodzaju bardzo cennych obrazów. Oprócz tego opowiem również o kradzieżach obrazów i tu opowiem również o największej kradzieży, która zdarzyła się w historii Polski podczas II wojny światowej. Do dzisiaj nie odzyskaliśmy części z bardzo ważnych dzieł sztuki. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie przejmujcie się, ramę wykorzystam, a papier pójdzie do utylizacji. Do zobaczenia.